Dzień dobry Państwu. W trochę innych niż zazwyczaj okolicznościach będziemy dziś podpisywali umowę na realizację inwestycji w ścieżkę rowerową w przebiegu ulicy Sidorskiej na odcinku pomiędzy Alejami Tysiąclecia a Rondem Bohaterów Powstania Styczniowego. Mam przyjemność gościć dziś w Urzędzie Miasta pana prezesa Wiesława Harasimiuka, reprezentującego wykonawcę inwestycji firmę Tredrom z siedzibą w Białej Podlaskiej. Inwestycja ta uzyskała wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.4 Transport Niskoemisyjny i odbywa się w ramach realizowanego przez nas projektu pod nazwą Budowa Zintegrowanego Systemu Zrównoważonej Mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. Zakres rzeczowy robót w ramach tej inwestycji obejmuje budowę ścieżki o szerokości od 2 do 2,5 metra o nawierzchni z betonu asfaltowego i nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 1,5 do 4 metrów, przebudowę zjazdów na posesję o nawierzchni z betonu asfaltowego i nawierzchni z kostki betonowej, a także przebudowę kolizji energetycznych i oświetlenia ulicy obejmującą budowę zupełnie nowego oświetlenia ulicznego na odcinku pomiędzy Aleją Tysiąclecia a Alejami Jana Pawła II długości około 0,5 km. Ścieżka będzie biegła po północnej stronie ulicy Sidorskiej i będzie miała długość 2760 metrów. Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że w tym trudnym okresie, także dla bialskich przedsiębiorców, miasto dysponuje środkami na realizację tak potrzebnych inwestycji. Dzięki temu bialskie firmy mogą realizować swoje zlecenia i zapewniać swoim pracownikom pracę, równocześnie przyczyniając się do rozwoju miasta.